Dzień dobry moi kochani, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Jestem już po śniadanku, właśnie wzięłam prysznic. Stwierdziłam, że napiję się z wami kawki i wspólnie zaczniemy ten dzień. Cieszę się bardzo, że nagrywam kolejny dzień dla was film. Lepiej się czuję zdecydowanie pod kątem energii. Nie jest oczywiście tak jak było zawsze, ale czuję, że tej energii mam trochę więcej. Co prawda teraz jak mamy takie upały, to dają mi się one we znaki, ale naprawdę jest spoko. Dzisiaj mam taki w sumie dzień pracujący. Za chwileczkę jadę. No właśnie, nie wiem czy zdążę, bo jest już godzina 10:30. O 12:15 mam lekarza, muszę zajrzeć do kota mojej mamy dzisiaj. Dzisiaj mam trochę takiej pracy związanej z Moody, także na pewno muszę zajrzeć do biura. Ale zanim to wszystko, to ogarnę trochę dom. Przyniosę sobie na pewno tutaj wiatrak do tego ogarniania domu, bo wiatrak jeszcze jest w sypialni po nocy. I słuchajcie, jadę zdjąć szwy. Trochę się stresuję, nie będę was oszukiwać. Zawsze to mnie stresuje, no, po prostu. Ja się boję takich rzeczy. Boję się dentysty, boję się jakiegoś właśnie szycia, wycinania czegoś i tak dalej. No, to nigdy mnie nie boli, zawsze potem mam taką myśl w głowie, że bez sensu w ogóle się stresowałam. Ale jednak zawsze jak jadę, to jest taki dreszczyk minimalny. Wydaje mi się ogólnie, że naprawdę ładnie to się wszystko tam zagoiło. Uważałam bardzo też na tą ranę, natomiast dwa dni przenosiłam też, więc mam nadzieję, że się nic nie wydarzyło. Wczoraj w ogóle już siedziałam w łazience i mówię do Jury, Jury, może ja sobie sama też wyjmę. Delikatnie mnie to stresuje, ale będzie dobrze, lekarz jest super, więc mam nadzieję, że pójdzie to wszystko bezproblemowo, gładko, że tego nie poczuję i to będzie minutka i będzie po zawodach. Słuchajcie, potem jeżeli starczy nam jeszcze dzisiaj czasu, oprócz tego, że chcemy wysprzątać całe mieszkanie, już się umawialiśmy na to, słuchajcie, wczoraj, na to wielkie sprzątanie. Planujemy też naszą podróż sierpniową i musimy też na pewno dzisiaj do tego usiąść i to wszystko sobie, wiecie, poukładać, pomyśleć i tak dalej, to będzie duże przedsięwzięcie. Jeszcze nie wiem, czy ono dojdzie tak naprawdę do skutku, ale no mam ogromną nadzieję, że tak. To wszystko zależy od wielu, wielu czynników. Ja już się, słuchajcie, doczekać nie mogę, bo ja czuję się tak w te wakacje niespełniona podróżniczo. Szczególnie, że wiecie, wiem, że jak urodzi się Dzidzia, to na pewno będziemy musieli zwolnić z wyjazdami, chociaż na samym początku. Uważam, że podróże z dziećmi jak najbardziej są możliwe i da się. I znam wiele osób, które są tego przykładem, natomiast na pewno to już będą inne podróże, więc no bardzo, bardzo bym chciała jeszcze ten okres w ciąży, szczególnie, że się dobrze czuję, sobie trochę pozwiedzać i popodróżować, więc mam nadzieję, że wszystko sobie tak poukładamy, że nam się to uda. Idę sobie zrobić jeszcze szybką pielęgnację. Moja cera jest w opłakanym stanie. Dzięki z dziewczyny za wszystkie polecajki pod poprzednim filmem. Niestety większość z tych rzeczy, które polecacie, używałam i po prostu na mnie wciąż nie działają. Na przykład pasta cynkowa, która zawsze mi trochę pomagała i zawsze gdzieś tam delikatnie wysuszała mi te zmiany. No nie wiem, muszę to jakoś wszystko przetrwać, słuchajcie. Chociaż delikatnie zaczęło się uspokajać i ten chyba najgorszy moment, który ostatnio miałam po prostu, że obudziłam się i miałam tyle bólów takich bolących na buzi. Chyba to już mam za sobą, mam nadzieję. Natomiast powiem wam, że teraz mam tak, że dosyć średnio się czuję bez żadnego makijażu, bo no jednak, no mam mnóstwo tutaj po prostu kropek na skórze, ale z drugiej strony jest tak gorąco i nie chcę tej buzi zapychać, że chyba po prostu zostawię sobie pielęgnację. Tak będę dzisiaj chodzić. Pokażę wam, słuchajcie, jeszcze perfumy, które sobie kupiłam. Ja mam teraz w ciąży trochę inne zapachy mi się po prostu podobają. Zawsze lubiłam takie mocne zapachy na bazie olejków. Bardzo lubię perfumy takie marokańskie na przykład zapachy, wiecie, takie orientalne. Natomiast teraz, odkąd jestem w ciąży, te zapachy po prostu mnie drażnią. Dlatego zmieniłam w ogóle trochę wszystkie swoje perfumy. I słuchajcie, chcę wam pokazać te perfumy, ponieważ one skradły moje serce. To jest tak piękny zapach. On jest moim zdaniem taki niszowy, inny. Ten zapach w ogóle kojarzy mi się z po prostu z takim latem, z takim porannym słońcem. No przepiękny zapach. Tutaj są nuty grejpfruta, brzoskwini, melona, trochę mięty. Naprawdę, jeżeli lubicie świeże zapachy, ale jednocześnie kobiece, nie takie świeże, wiecie, bo co na przykład cytrusowe, bo ja takich, za takimi średnio przepadam. To jest świeży, piękny, kobiecy zapach. Bardzo mocno wam polecam. To nie jest współpraca oczywiście. Jak jest coś współpracą, zawsze wam o tym mówię. I w ogóle przepiękne jest to opakowanie. Nie miałam z tej marki żadnych perfum, ale powiem wam, że też bardzo mi się spodobało, w jaki sposób te perfumy są zapakowane. Przepiękny drewniany korek, także jak lubicie świeże zapachy, to polecam. Ktoś tak wystraszył odkurzacza przed chwilą. Ojoj. Tak, ty się wystraszyłeś. O Jezus. No i jak ja mam w takiej sytuacji cię nie pogłaskać, powiedz mi. Muszę wam coś pokazać, spójrzcie. Wiem, że trzeba przesadzić tego kwiatka. Piszecie mi to zawsze na Instagramie, jak pokazuję, albo pod filmem, wiem o tym. Musimy poczekać na Piotrka, Piotrek jest specjalistą od przesadzania. Przesadę czasami jeszcze.
Tak, bo Zyn Piotrek się już zadeklarował, że nam przysadzi tego kwiatka. I słuchajcie, tutaj mamy nowe listki. I wiecie, że Juri ostatnio zorientował się, że te listki zaczęły, te takie pierwsze, one były takie malutkie. Jak zaszło w ciąży. I że te listki rosną razem z moim brzuchem. Także śmiesznie. Ty tak słodko tu wyglądasz, bendżulku. Popsikam przy okazji tego kwiatka, odkąd go psikam, cały czas tak go zraszam wodą, to powiem wam, że tak pięknie rośnie, jest już tak duży. Pamiętam, jak tego kwiatka kupiliśmy, bardzo, bardzo nam urósł. To jest w ogóle jedyny kwiatek, który nas lubi. Nie mogę ci cały czas głaskać. Wiesz, nie mogę. Mam też inne rzeczy do roboty. Odkryłam mój nowy ulubiony miód. Mianowicie miód malinowy. Nigdy takiego miodu nie kupowałam. A powiem wam, że pani właśnie na Hali Mirowskiej zaproponowała mi malinowy i tak mi posmakował. Jest po prostu przepyszny. A herbatka z nim, rewelacja. Zanim jeszcze wyjdę, to chciałam wam powiedzieć o sponsorze dzisiejszego odcinka, mianowicie o marce Noxinano, którą możecie już pewnie dobrze znać, ponieważ o marce Noxinano pierwszy raz powiedziałam wam, nie pamiętam, ale chyba w marcu, także już trochę czasu minęło. Noxinano to jest taka wyjątkowa pielęgnacja, przynajmniej ja tak to czuję, ponieważ te dwa produkty, czyli Touch i Retouch, aplikujemy za pomocą takiego specjalnego atomizera. Dzięki temu, że ten produkt rozpylamy w formie nanocząsteczek, pozwala dotrzeć do głębszych warstw skóry, a to wiąże się z tym, że ta pielęgnacja jest szybciej widoczna, szybciej są zauważalne efekty tej pielęgnacji, o, w ten sposób. Jest niezwykle, słuchajcie, przyjemna, ponieważ zobaczcie, jak to wygląda, to odtula waszą skórę, taką po prostu chłodna mgiełka, to jest idealne w ogóle na lato. I to właśnie ten nanospray sprawia, że te wszystkie składniki aktywne, które mamy zawarte tutaj, w Touchu i Retouchu, przenikają do głębszych warstw skóry. Dzięki czemu naprawdę efekty tej pielęgnacji zauważycie bardzo szybko. Ja zauważyłam pierwsze efekty tej pielęgnacji po 2 tygodniach. Ja te produkty też dostałam do przetestowania, zanim w ogóle marka pojawiła się na rynku, ponieważ zawsze przed podjęciem się jakiejś współpracy proszę markę o to, żeby wysłała mi produkty po prostu do testów i używałam tego regularnie i naprawdę widać różnicę i wiem, że wy też tą różnicę widzicie, ponieważ dużo z was do mnie też napisało, że zamówiłyście sobie właśnie Noxinano i że faktycznie czujecie, że ta pielęgnacja jest inna. Mówiłam wam już o serii Ice, o serii Balance, natomiast teraz chcę wam powiedzieć szybko o serii Endorphin. Główne składniki aktywne, które są właśnie zawarte w serii Endorphin, to jest m.in. zielony kawior, który przyspiesza ochronę i regenerację komórek, witamina C, która będzie działać tak rozjaśniająco. Nie powiedziałam wam w ogóle najważniejszego. Ta seria Endorphin będzie idealna dla osób, które borykają się z przebarwieniami. I to właśnie między innymi dzięki tej witaminie C, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale witamina C hamuje nadprodukcję melaniny, co skutecznie zapobiega powstawaniu przebarwień. Witamina C też działa antyoksydacyjnie. Oprócz, słuchajcie, tego, kombucha, która rozświetla, która wygładza, również która hamuje powstawanie przebarwień. I przede wszystkim kombucha i też witamina C powoduje, że mamy na skórze taki efekt glow. Mamy też tutaj wodę z polinezyjskiej laguny, która również będzie działała tak rozświetlająco, da skórze troszeczkę blasku. Mamy tutaj retouch, mamy tutaj touch i mamy tutaj właśnie nano spray. Te dwa produkty aplikujemy do tego nanospraju. Ja wam pokażę, w jaki sposób to się robi. To jest banalnie proste. Odkręcamy sobie, hop, w ten sposób. Napełniamy tutaj, zamykamy. Do dołu. Rozpylamy po prostu na naszej twarzy. I teraz tak, touch stosujemy jako serum, możemy stosować rano i wieczorem, natomiast retouch to jest taka dawka przypominająca, będzie wzmacniać działanie toucha i będzie po prostu przypominać skórze o tym, co nałożyliśmy wcześniej i uważam, że w ogóle retouch jest genialny na lato, bo aplikujecie sobie z pomocą tego nanospray'u. Nie tylko, że macie tutaj całą moc składników aktywnych, to działa po prostu jak taka chłodząca, fajna mgiełka. I retouch możecie używać w dowolnym momencie w ciągu dnia. Jeżeli chcecie spróbować, to oczywiście link macie w opisie tego filmu, także sprawdzajcie, a ja wychodzę z domku i jadę na zdjęcie szwów. Przeżyłam, moi drodzy, zdjęcie szwów. Było naprawdę spoko. Byłam w biurze, byłam u kota. Do biura jeszcze będę musiała dzisiaj niestety wrócić. Niestety, nie wyrobiłam się ze wszystkim, a musiałam już wychodzić. Masz dobrze ogoloną głowę, no. Nie mamy w tym tygodniu cateringu, nie ugotowaliśmy nic. Idziemy do jednej z naszych ulubionych ostatnio restauracji, czyli do restauracji, która nazywa się Szum na Woli. Bardzo fajna, taka lekka kuchnia. Przyszliśmy, słuchajcie, do Szumu i mamy szczęście. Pan powiedział, że mamy szczęście. Nie wiem, czy mamy szczęście, czy mamy pecha, ale skończył się tatar z pomidora i mamy takie buraki z awokado i z cytrusami. Tak to wygląda. Jak byłem mały, to zawsze podżerałem buraki. Jak babcia robiła rosół. Nie rosół, tylko barszcz ukraiński. Były ugotowane. Tak uwielbiałem jeść buraki takie ugotowane. Po prostu to jest pychota. Ogólnie warzywa fioletowe są jedne z najzdrowszych. I used to think I had plenty.
przepyszny, taki lekki lunch. Ja po prostu uwielbiam tam jeść, bo tam jest tak bardzo... Zdrowo. Świeżo i zdrowo. Nie mogę się już doczekać, bo wiem, że w Szumie teraz pracują nad menu śniadaniowym. Powinnam wracać do biura i pracować, ale będę jadła czereśnie. I rozpinam właśnie, o Jezus. Powiem wam, że ja i dzisiaj się najedliśmy. Czuję? No, co czujesz? W tych czereśniach masło, już się wczoraj mówiłam. Muszę wam powiedzieć, że na pewno ciążę. Będzie mi się kojarzyła z czereśniami, bo tak mi one spokują. Wróciłam właśnie z pracy do domu i moi drodzy, będę gotować. Będę robić młodą kapustkę z pomidorami. Moja mama zawsze taką kapustę robiła. I ostatnio jak byliśmy na hali mirowskiej, zobaczyłam kapustę, powiedziałam do Jury, ja bierzemy. Ja mega lubię trochę masełka, koperek. Boże, uwielbiam, do tego młode ziemniaczki nie mamy. Mamy, to dawaj. Jezu, i jajko sadzone. O Boże, jak ja mam ochotę na taki obiad. Był taki moment, że mi się bardzo chciało jeść rzeczy, których nigdy nie jadłam. Słodycze. Pamiętam, że jak tylko się dowiedziałam, że jestem w ciąży, to przez chyba pierwsze dwa tygodnie miałam cały czas ochotę na pizzę. I ogólnie miałam jakieś takie dziwne jazdy, jeżeli chodzi o jedzenie. A teraz tak trochę się już uspokoiłam i powróciłam do jedzenia tego, co zawsze jadłam. Ale faktycznie trochę mi wróciły takie smaki z dzieciństwa, dlatego właśnie mam taką kapustkę. Albo przez jakiś czas też miałam fazę i jadłam chleb z masłem i z pomidorem. Też ostatnio chodziły ze mną placki ziemniaczane, tak jak mój dziadek robił, więc takie smaki z dzieciństwa trochę za mną wracają, ale jednak też staram się w tym wszystkim kierować zdrowym rozsądkiem. Także staramy się jeść naprawdę zdrowo, nawet jak jemy w knajpach, bo był taki moment, że sobie pozwalałam, moi drodzy, na rzeczy, które zazwyczaj nie jem. To w ogóle było mega dziwne. Tutaj mam na razie kapustę, liść laurowy, liście laurowe. Co tu jeszcze jest? Pieprz, ziele angielskie i na razie to wszystko będę dusić. Dodam tutaj cebulkę, pomidorki, koperek i masełko. No i chwilę to będzie trwało, zanim to się zrobi, ale będzie pyszne. Dodałam już pomidorki, koperek, cebulkę i teraz czekamy. Ale pachnie już pięknie. Mój gar kapusty pachnie wybornie, muszę wam powiedzieć. No pięknie po prostu. Dodałam trochę masełka, ten pomidorek tak się fajnie przegryzł. No sztosik teraz spróbuję, czy jest już na pewno wystarczająco miękka. Boże, co mi zaporowało. No i jemy. No. Chciałabym, żebyś zjadł taką kapustę. Na znak. Mojej miłości do ciebie. Musisz powiedzieć, że jest dobre, bo ja rzadko gotuję, więc jak... Trzeba mnie chwalić, to będę bardziej zmotywowana. Bardzo dobra. Tak? Smakuje ci naprawdę? Dobra, jestem lepiej powiedziałam mu, musisz mnie chwalić, dobre? Tylko kapusta jest najlepsza następnego dnia. No wiem, będzie lepsza jak się jutro przegryzie, no ale chciałam, żebyśmy dzisiaj na kolację już zjedli. Dobre? Bardzo dobry antyoksydant. Dokładnie. Bardzo dobry. Jak oceniasz? Moja babcia. No widzisz. Naprawdę. Bardzo tak? Dobre. No, nie, naprawdę, jak przypominam, te pomidorek, tak, no super. Ale teraz podbudowałeś żonkę. Dziękuję. Proszę. Pochwalę wam się czymś. Zrobiłam porządki w garderobie. Wszystkie rzeczy, które już się nie mieściłam, których było mi niewygodnie, schowałam. Tutaj mam tylko rzeczy takie typowo ciążowe. W sensie to nie są ciążowe rzeczy, ale takie rzeczy, które mogę nosić spokojnie w ciąży, których jest mi wygodnie. Zrobiłam też sobie zakupy w Primarku ostatnio i kupiłam naprawdę fajne rzeczy, między innymi właśnie te spodnie takie, szlafroczko, sukienko na rzutkę, taką sukienkę. Naprawdę spoko rzeczy były. Tutaj mam sukienki, to jest sukienka z Reserve, o którą mnóstwo z was pytało o linkę. Ja tą sukienkę kupiłam stacjonarnie i ja, moi drodzy, ją obcięłam, ponieważ ona była taka... No za kolano, taka mocno midi. Ja się bardzo źle czuję w takiej długości, więc ja sobie po prostu obcięłam ją i ja mam taką króciutką, ale nie mam do niej linku i nie mam numeru referencyjnego. I od razu chcę wam to powiedzieć, bo tak dużo pytań było o tę sukienkę, naprawdę bardzo. Także tutaj się poukładałam, takie rzeczy typowe, których mogę chodzić w ciąży. Tutaj mam moje komplety dresowe, ale z wyciętymi gumkami. No i posegregowałam sobie wszystkie rzeczy w tych wszystkich szufladach. Tutaj mam kolarki, to są kolarki w ogóle ciążowe, zamówiłam je na Reserved. Tutaj mam też kolarki, leginsy i tak dalej. Tutaj bieliznę, tutaj mam piżamki. Tutaj na razie mam pusto, jakieś takie crop topy, bluzki, które też nadal noszę. W ogóle powiem wam, że jak schowałam te rzeczy, których nie będę chodzić, które będą na za rok, to zrobiło mi się tak pusto. Zobaczcie, tutaj w ogóle mam całą pustą szufladę. Także naprawdę tych ubrań zrobiło się bardzo mało. Puste wieszaki. Tutaj jakieś koszule lniane. Takie też rzeczy, które spokojnie będę mogła nosić, myślę, że i przez całą ciążę. Jakieś takie rozpinane rzeczy, sweterki. Luźniejsze właśnie jakieś koszule. Tutaj mam na górze sweterki takie rozpinane, też większe. T-shirty. Zobaczcie w ogóle,
ta szafa zawsze pękała w szwach. Ja po prostu miałam tutaj tak, że jak ja to otwierałam, to mi wypadały rzeczy. Wszystkie te jeszcze teraz są popakowane w takie pudła z Ikei i schowane. Tutaj mam bluzy, tu mam jakieś takie szersze spodenki, spódniczki i tak dalej, takie na lato. Nieźle, tak mało ubrań nie miałam chyba nigdy. Ale powiem wam, że stwierdziłam, że to może i lepiej, bo przynajmniej się tak długo nie zastanawiam, co mam się ubrać, jak mam taki mały wybór. Znaczy wiem, że też to nie jest jakiś super mały wybór, ale jakby biorąc pod uwagę to, co było wcześniej i to, ile ja pochowałam rzeczy, o Boże, naprawdę... Całą masę ubrań stąd wyniosłam, ale teraz przynajmniej łatwiej mi się jest tutaj odnaleźć, wszystko wiem. Marynarki sobie zostawiłam, ponieważ w marynarkach spokojnie mogę chodzić na jakieś takie, wiecie, wyjścia. Natomiast zostawiłam sobie tutaj tylko te oversize'owe marynarki. Miałam też takie dopasowane, które fajnie wyglądają zapięte. To takie dopasowane też sobie schowałam. Zrobiłam sobie też porządek w bieliźnie. Jestem bardzo dumna z tego, że udało mi się to wszystko zrobić. Zobaczcie, w ogóle kupiłam taką sukienkę. Też w Primarku. Dostajemy już też pierwsze paczki w ogóle PR-owe i ta paczka mi się bardzo podoba. Bardzo. Zobaczcie, tak się nazywa ta marka. Jestem zakochana w tym kocyku. Muszę w ogóle zrobić unboxing wszystkiego na Instagramie, bo tych paczek PR mam naprawdę dużo. Ale ten kocyk i to, z jakiego on jest świetnego materiału, to jest po prostu wow. Tutaj też paczka od marki Guess, też z przepięknymi rzeczami. Ja sobie tak ostatnio zbieram te paczki PR-owe i potem robię sobie jeden dzień na Instagramie, gdzie zrobiłam unboxing. Ale mega ładne te dwie przesyłeczki. Naprawdę bardzo się z nich ucieszyłam. Ten dzień inaczej wyglądać, muszę wam powiedzieć. Cześć Jura. Cześć. Wstałam dzisiaj rano, zjadłam śniadanie i zostałam na 4 godziny. Także mam godzinę 15 i ja dopiero jak wstałam. Ja tak leżałem koło ciebie, tak czekałem. Wy kiedy ona wstanie? Juri tak wstał i mówi, chciałem jakiś film z tobą obejrzeć, coś porobić. No nie wiem, to fajna niedzielka, taka jest posprzątana, ogarnięta w miarę. Chciałem sobie tak posiedzieć, wiecie, romantiko razem, a tutaj... No. I jeszcze będzie mi się położył na stopie i było mi tak przyjemnie, no. Cieplutko w stópki. Zjemy teraz, słuchajcie, po jagodzianki, bo coś na obiad. Cisnę Juria, że ma jeść kapustę, bo zrobiłam jej za dużo. W ogóle, bo się już witam z wami dwa dni później, ale kapusta się przygryzła i była pyszna. Przyznaj to, otwarcie przyznaj to przy widzach. Kapusta, ale przestań już z tą kapustą gadać. Przyszliśmy do naszej ulubionej kawiarni. Zawsze jak tu jestem, to jeszcze tak rzucam okiem na te pyszności, ale nie dzisiaj. Jak nazywa się ta kawiarnia? La Rogale? Ona się chyba tak nazywa, czy myślisz? Nie, La Royale, co ja gadam, jakieś głupoty. Ale ten pan, który prowadzi tą... Jest z Maroko. Jest z Maroko, tą kawiarnię i wiele razy już z nim rozmawialiśmy. Jest super. I ma żonę Polkę i w ogóle jest super takim fajnym, uśmiechniętym człowiekiem i do tego rewelacyjnym cukiernikiem, bo naprawdę wszystko jest przepyszne. Przepyszne jest, wszystko naprawdę. Zaplanowaliśmy na dzisiejszy obiad carbonara, więc nie będziemy badać przepisu, bo już wielokrotnie ta carbonara... Och, moja kapusta, proszę, zobaczcie jak pięknie wygląda. I kto teraz umyje ten garnuszek? Po prostu, naprawdę. A mogę się już rozładować zmywarkę? Na razie nie dam rady, muszę się położyć. Zmywarka, o już. Naprawdę, jeśli jest ciśnienie. O Jezu. Nie. Nie, no Mysza. Mysza, ja ci powiem szczerze. Naprawdę ci jest coś z ciśnieniem, ja się fatalnie czuję, mówię ci szczerze, cały dzień przespałam. Ja dzisiaj zdecydowanie czuję się jak kot. Ty tak żyjesz całe życie. Leżysz, śpisz, wstajesz, pijesz, jesz, śpisz. No i tak powtarzamy. Jeszcze kupę robisz. Tak, i to jest całe twoje życie. Może ktoś się pogłaszcze, może się czymś pobawimy. Dzisiaj niskie ciśnienie doskwiera też kotu. Tak, bo ty też cały dzień dzisiaj ze mną śpisz. Robisz masaż, tacie. On się kocha przytulać. A może jak ciebie czasami nie ma, to on tak się kładzie obok mnie, że tutaj. No? Głową i opiera o moją głowę i tak leżymy i coś oglądamy przed sobie. Tylko jak często jak ciebie nie ma, bo jak ty jesteś, to do ciebie woli. A jak ciebie nie ma, to zawsze do mnie przyjdzie, tak? To jest w ogóle chyba jeden z pierwszych razy, jak on do mnie przyjdzie, a nie do ciebie i to tak blisko. No, tak, to fakt, bo zawsze jak ja jestem, to on siedzi ze mną. O, sorry. No chodź. Mama. Chodź. No jesteś najsłodszy na świecie, no to już wszyscy cały internet wie. Tak, słuchajcie, wygląda moja cała niedziela. Moja niedziela wygląda tak, że moja żona spędza ją bardzo mocno ze mną. Co ty zrobiłaś? Rękę tam miałaś. Co? Rękę miałaś, pewnie nie ruszyłaś. Dzisiejsza niedziela była taka, że naprawdę chciałem coś z moją żoną obejrzeć, posiedzieć, ale no, Ewa dzisiaj śpi z Bedgar. Zmontowałam i zasnęłam, że znowu obudziłam. Przestań się atakować! Ała! A ci się wbił. O, no. Kocie.
Więc tak to wygląda. Ja się pożegnam za Ewę. Dziękujemy bardzo za oglądanie tego filmu. Zostawcie łapkę w górę, komentarz i o. I życzcie zdrówka. Ja dla mojej. Jestem ciśnienie, no to lepszego ciśnienia dla mojej żony. Cześć.